Odnoszę wrażenie, że sporo jako społeczeństwo wiemy o religijnym wychowaniu dzieci i młodzieży. Skąd jednak biorą się problemy i dlaczego tak trudno je rozwiązywać? Mężczyzna lat 68. To sformułowanie jest bardzo interesujące i ważne. Jest tam bowiem mowa o tym, że jako społeczeństwo wiemy dużo o religijnym wychowaniu. Czy wiemy dużo? Nie wiem. Ale wiemy, że jest coś takiego, przynajmniej tyle. Jednakże problem polega na tym, że nie wystarczy wiedzieć, że coś takiego jest. Chodzi o to, aby za tą wiedzą o religijnym wychowaniu szło życie. Życie zgodne z wiarą najpierw tych podstawowych wychowawców, jakimi są rodzice, a potem inni, te osoby, które z racji swojego powołania czy zawodu powinni wspierać na zasadzie pomocniczości rodziców w ich trosce o właściwe wychowywanie dzieci. I dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, aby wiedzy o religijnym wychowaniu towarzyszyło życie według zasad tej wiary, bo nie ma lepszego, bardziej skutecznego wychowywania niż osobisty przykład rodziców i innych wychowawców. A powtórę, jest jakiś brak konsekwencji, z którego sobie może nie do końca wszyscy zdajemy. Brak konsekwencji polegający na tym, że 22 lata temu uchwalona ustawa o systemie oświaty, ciągle obowiązująca w Polsce, odwołuje się do wartości chrześcijańskich. Proszę posłuchać preambułę tej właśnie ustawy. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa. Kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. I chciałbym zapytać tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za obecne trendy wychowawcze, począwszy od przedszkola już. Jak oni przy błogosławieństwie, w cudzysłowie, Ministerstwa Oświaty mogą wprowadzać swoje dziwne pomysły, mówiąc eufemistycznie, łamiąc preambułę tej ustawy o oświacie. Czyni się tak dlatego, że powoli w ogóle już nie pamiętamy tego zapisu i konsekwencji, które z tego zapisu powinny dla wszystkich być oczywiste. Rodzice stają się bardzo często obojętni wobec tego, co się dzieje w szkole, zabiegani, nie mający czasu, szczęśliwi, że za nich ktoś inny proces wychowawczy, edukacyjny, kolokwialnie rzecz mówiąc, załatwi. I nawet nie chcąc wiedzieć, co się naprawdę z ich dziećmi dzieje. A przecież, jak się słyszy,
i czyta, zwłaszcza w prasie katolickiej, ostatnio o tym się pisało i pisze dużo, o tych różnych pomysłach, żeby już w przedszkolach chłopców uczyć, jak być dziewczynką, a dziewczynki, jak się bawić jak chłopcy. To przecież są to procesy, które służą temu, żeby właśnie od samych pierwszych lat dziecinnych pozbawić te dzieci właśnie ich dzieciństwa szczęśliwego, a zacierać to, co jest dla nich najbardziej właściwe i zgodne z naturą, wszystko zgodne z ideologią gender. I to idzie coraz wyżej poprzez kolejne stopnie edukacji, aż po szkoły wyższe. Jest w tym jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa. Wiemy, że są w Polsce szkoły katolickie. Pewno jest ich niezbyt dużo, ale są. I że często do tych szkół katolickich rodzice niewierzący wysyłają swoje dzieci. Tak zresztą było w czasach PRL-u. Były takie dwie szkoły prowadzone przez siostry. Jedna szkoła w Szymanowie, druga w Pobiedziskach między Gniezdem a Poznaniem. Gdzie większość dzieci to były dzieci prominentów komunistycznych z Warszawy. Dlaczego ich tam wysyłali? Bo wiedzieli, że otrzymają tam w tych szkołach rzetelne podstawy edukacyjne, zwłaszcza gdy chodzi o system wartości. Oni o tym wiedzieli, dlatego też te szkoły zostały zachowane, nawet w najgorszych czasach PRL-u. Nie wierzą, a jednak uznają, że przynajmniej gdy chodzi o efekty, te efekty są najlepsze. Podobnie jest zresztą, co opowiadał mi niedawno ksiądz kardynał Grocholewski, kiedy odwiedzał jeden z najbardziej takich prężnych państw Azji Południowo-Wschodniej, w 90 kilku% społeczeństwo buddyjskie. Ale najbardziej liczne uniwersytety i najbardziej prestiżowe to uniwersytety katolickie. To o czymś też mówi. O pewnym systemie wartości chrześcijańskich, który się sprawdza i o który trzeba walczyć. Także u nas. I tutaj dodam jeszcze jedną rzecz, moje wspomnienie. Kiedy byłem w 1998 roku jako młody biskup na wizycie w Rzymie, wizycie ad limina, którą co jakiś czas biskupi muszą odbyć, zdając sprawozdanie ze swojej działalności. Byliśmy właśnie w kongregacji kardynała Grocholewskiego, kongregacji wychowania katolickiego, i tam nas zapytano, dlaczego Polska, kraj tak katolicki, ma tak mało szkół katolickich? I odpowiedź nasza była taka, w większości biskupów. Prawda, w Polsce nie ma wielu szkół katolickich, ale system wartości, jaki obowiązuje w naszym szkolnictwie, jest chrześcijański, zgodnie z tą preambułą ustawy o oświacie, którą czytałem. Więc właściwie problemów nie ma. My nie musimy tworzyć jakichś specjalnych szkół katolickich. Patrzano na nas tak z pewnym zdziwieniem, no ale jak tak mówicie, katolicki kraj, to pewno tak to jest. Wydaje mi się, że jeszcze w latach 90. jakoś tak było. Dzisiaj na pewno nie, niestety. I tym bardziej nagląca potrzeba tworzenia takich ośrodków wychowywania i kształcenia dzieci i młodzieży, gdzie ten system chrześcijański wartości byłby zachowywany z całą pieczołowitością i konsekwentnie przekazywany dzieciom i młodzieży. To jest szansa rozwoju dla Polski, dla naszego narodu i państwa.